Siemano, w kolejnym odcinku. 27 października. Jedziemy sprzedać kukurydzę. Zobaczymy, ile jest na manie i zobaczymy, jaka wyszła średnia. Policzymy w tym odcinku wydajność, koszty. Porównamy do przężyta, jak to wychodzi całokształt. Policzymy usługę siewu, usługę koszenia. Kolby nie ma. Tak samo. Późno posiana i nie ma. Długie fao. Lipa. Planetka. Kurwa, nie ma się wychodzić. Choinki. Jodła. Druga brama. Chyba to. To. A i dobra. Górę. Różne odcienie kukurydzy na placu są. Zobaczymy, jak nasza wygląda. Jedne są aż pomarańczowe, jedne żółte. Ty, tyle było z 4 hektarów. No mówię, gnoju, to my elegancką kukurydzę mamy. Pieprz. Gnój koszą, bo ziemię mają. Bo ziemię mają, człowieku. Trzyma wilgość. Pianka. Nie, no nie jest zła. Nie no. Taka. Co? No i dobra, wróciliśmy ze skupu i mamy tak netto 26,140. Plus tutaj, nie wiem ile może być, około tony. Gdzieś koło tony jest. Czyli 27 ton, plus szacowanie 3,5 tony. 30 ton. Sobie weźmiemy kalkulatora, to dokładnie jeszcze przy wyliczeniach będę robił. Czyli kalkulatorek. Podzielić na 3,80. 7,9 praktycznie. A tutaj 140 dajmy te kilo. Także tak to wygląda. Myślę, że wynik jest dobry jak na ten rok. I na powrocie brat kazał mi jechać, żeby się przyzwyczaić, bo dawno nie jechałem. No i przyjechaliśmy do znajomego, właśnie do znajomych, którzy kosili nam kukurydzę. Właśnie zrobić transport, jeden zrobimy, jest Optum i Kozabrenko. A tam kosi Akros, Rostel masz i ten Axial co u nas.
headerów. Paliwa mi spali. No, ale niszczy się ciężkarnia na kukurydzy mocno. Pewnie. Niestety w kejsie tego nie zrobi całkowicie. Plantekę zaciągniemy. Ja widzę, oni bez jeżdżą. Nie no, zaciągnę. Nie zabierało. I złapią. To ile? 500 jest. A do 18 zdążycie tam, która jest? Do której? Do 18. No. Jesteśmy na skupie w Chojnie, znajomemu kurs jeden robimy. Znajomi wykosili nam kukurydzę, no i część, nie wiem, im powozimy kukurydzę, czy się rozliczymy, czy jak, czy tam resztkę kukurydzy zawieziemy, jakoś się dogadamy. Tu będzie widocznie taka pomoc. Oni wykosili nam, my im trochę powozimy, także jakoś to będzie. Z chłopakami zawsze idzie się dogadać. Także trzeba sobie pomagać na rejonie. Także szacun, chłopaki. Mamy akurat godzinę 18:35, a tutaj skup jest otwarty do 19:00. Także dzisiaj tylko ten jeden kurs. Tam właśnie ciężarówka od chłopaków. Mateusz się wysypuje. No i my też tutaj zaraz robimy wagę, próbę. I będziemy wracać do domu, wysypywać się. Także jakoś to leci. A do obliczeń zysków, strat na kukurydzy względem przeżyta zapraszam na koniec tego odcinka. A kiedy to nastąpi? Nie wiem. Zobaczymy, jak się potoczą losy tego odcinka. Dalej. No i dobra, były przed nami jeszcze 3 auta. Dopiero się wysypaliśmy, ale jakoś to poszło, nie było źle. Brat jedzie na wagę. Próba idzie. Tak zimnie trochę, bo wjechaliśmy, zważyliśmy się. Pojechaliśmy wysypać i dopiero po wysypaniu biorą próbę. Także tam, gdzie dzisiaj byliśmy po południu, to lepiej, bo wjeżdżamy na wagę. Wiemy, ile mamy, robią próbę. I po prostu albo wysypujemy, jedziemy, albo zawracamy do domu. A tutaj jesteśmy w programie Mamy Cię z kukurydzą. Ile ma wilgoci, tyle ma. Także no, tak to wygląda. Rabun, chodź. Siadaj. Siadaj, daj łapę. Dobra, mordzia, idziemy. Idziemy policzyć tą kukurydzę. A więc witam kolejnego dnia. Dzisiaj finał z kukurydzy, czyli jaka średnia wyszła, was interesuje. Nie będę owijał bawełnę, więc kamera w przód, kalkulator. Czyli tak, z szacowania dostaliśmy kwotę 3400 zł. Podzielić to na 940 bazową za mokrą w skupie wychodzi 3 tony 610 kg. Czyli 3 tony 610 plus na manie było 26 140 kilo i dzisiaj na przyczepie tata na tej wieltonie, co było wysypane właśnie w tym miejscu, 1,5 tona 580, 40, coś w tym stylu, liczmy 1,5 tony plus tona 500. Ja wynik znam, tylko chcę to wam właśnie rzetelnie zrobić, zobrazować, jak to wygląda. Czyli mamy 31 ton 250 kg równa się podzielić na 3,80. 8 ton 223 kg. Czyli przyjmujemy plon 8,2. Pięknie wyszło. Także wczoraj sobie liczyłem, cieszyłem się 7,9, ale zapomniałem o tej resztce na przyczepie. Co z 7,9 wskoczyło na plon z przodu na 8. Czyli mamy 8,2. Jestem zadowolony. Wczoraj z 7,9 się cieszyłem, bo zważając na przebieg pogody,
i nie dawanie żadnych odżywek, tylko wszystko papów, korzeń. Pierwszy rok z tą kukurydzą, zresztą tu nie ma żadnej mycyi w tej uprawie, bo tu się daje jeść, sieje się, opryskuje się na chwasty i pogoda steruje plonem. Także 8-2. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o cenę na skupie, to kukurydza do 30 była 940 tam, gdzie zawieźliśmy. Do 30%. Nasza wyszła 31,2, mają uciąć 15 zł, czyli 925 zł, czyli 8,2 razy 925 wychodzi 7585 zł zysku z hektara, zysku obrotu z hektara. Teraz odjąć koszty, ale ja tu nie będę odejmował kosztów, bo ich nie policzyłem i na razie nie mam czasu. Pies, policzyłeś koszty? Rabun, Rabun, policzyłeś koszty? Nie? No to nie, no to się nie dowiecie. Pies nie policzył, ja nie mam czasu. Ja wam porównam do przężyta. Czyli to jest taka kwota. I do tej pory przężyta sprzedaliśmy po 1355 zł. Mamy jeszcze w magazynie, ale liczymy to, co jest dzisiaj. Czyli w tamtym roku tutaj Lombardo do siebie sypało 5 ton równo. W tamtym roku tu był groch, 800 kg. I po nim w tym roku Belcanto dało równe 5 ton. Tam 5 ton z haczykiem, liczmy 5 ton. Czyli tu 5 ton i tu 5 ton, więc przyjmujemy tą średnią z 2 lat. 5 razy 1000. 355 wychodzi taki wynik, jeżeli chodzi o kwotę z hektara obrotową, czyli tam było ile? Dobra, 6708,2 razy 925, 7585 równa się i teraz 5 razy, szybko, szoko, szybko, 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 3, 5, 5, mamy tyle, równa się i odjąć kwotę 7, 5, 8, 5, mamy do przodu na kukurydzy 810 zł, jeżeli chodzi o obrót na hektarze. Teraz przykładowo 810, usługa siewu, no bo niestety muszę to policzyć. Siew wynajmowałem, mimo że mamy swój siewnik do zboża, no to w przeżycie tego nie liczę, bo mamy, spłacamy, a tutaj musieliśmy doliczyć dodatkowy koszt. Czyli wyszło 140 zł za siew, tak wzięli. Czy tam 150, liczmy 150 chyba, już nie pamiętam. Zostaje nam 660. No i teraz nie wiem, ile za kombajnowanie dla chłopaków. Tam też zrobiliśmy im kurs jeden do hojdy właśnie zawieźć kukurydzę. Tam tata dzisiaj te 1,5 tony zawiózł, 300 kilo suchej wziął, więc tam jakoś to trzeba rozliczyć inaczej. Także no zobaczymy praktycznie, że kurs, ta tona, tona 200 kukurydzy, więc niewiele zostanie do zapłacenia, ale liczmy przykładowo gdzieś około, nie wiem, 400 zł za kombajnowanie biorą, 500, nie wiem, no policzmy 400, nie wiem, czy ktoś w ogóle kosi za tyle, odjąć 400. Zostaje nam 260. Na kukurydze są dużo większe nakłady nawozowe, przynajmniej w moim przypadku. Ja nie liczę obornika i kompostu, bo to był mój wymysł, bo na przeżycie tego nie daję. To po prostu rzucam w koszty, a i tak tego rośliny nie ogólnie pole nie wykorzystało, bo nie było wody. Po prostu poszło tutaj polidab w większej ilości niż podprzężyto i sól potasowa w ilości 280 kg, z czego na przężyto dajemy zazwyczaj 100 kg, czyli 200 kg wtedy, no to to możemy policzyć sobie po prostu na te nawozy. Więc wychodzi kwota obrotowa z hektara to samo. Tylko że w kukurydzy rozkładają nam się prace polowe w czasie. Dwa, siejemy, dajemy jedzenie, siejemy i robimy chwasty i pogoda steruje nam plonem tak naprawdę, ilość opadów, jaka będzie i jaka będzie średniodobowa temperatur, to wszystko ma wpływ, czyli pogoda dyktuje nam, jaki będzie plon finalny. Teraz jeżeli chodzi o pozostałości resztek pożniwnych, duży plus kukurydzy, ogrom masy, wiadomo, ta masa została pobrana, masa, składniki pokarmowe zostały pobrane, aby tą masę wytworzyć, ale ta masa
zostaje. Więc ona, jeżeli się przerobi, to wszystko do ziemi wróci i dodatkowo będzie wytwarzała nam się dużo większa próchnica w glebie, niż jeżeli byśmy siali przężyto, tak? Bo tej materii po przężycie jest stanowczo mniej. Także może niech wyjdzie to samo, obrót z hektara, ale jest na pewno kukurydza mniej pracochłonną uprawą. Jak będzie za rok, nie wiem. Ja zdecydowałem, że tutaj ponownie będzie kukurydza i też myślę chyba o tej samej odmianie, żeby sobie porównać z latami, jako MAS 23M, bo nie można powiedzieć, że sobie nie poradziła, także zobaczymy. No chyba, że macie jakieś inne, jakieś swoje faworytki na terenie, jeżeli chodzi o odmianę kukurydzy, możecie coś zaproponować, więc zobaczymy, co będzie dostępne. Jeżeli się decyduje na tą odmianę, no to już praktycznie tam miesiąc, koniec listopada, grudzień, trzeba sobie zarezerwować nasiona, żeby one po prostu były, jeżeli chodzi o te, które aktualnie chcemy. Co się cieszysz? Znalazłeś dziki? No, nie znalazłeś. Także tak to wygląda. Bilans zbliżony do przężyta. Ale jeżeli chodzi o przężyto, to one i tak miało nieco lepsze warunki niż kukurydza, bo one szybciej zeszło z pola. Wiadomo, trudna wiosna dla kukurydzy, jak i dla przężyta. Kukurydzy jeszcze nie było posianej, przężyto dostało nawóz. 2 miesiące prawie nie padało, tak? Nawóz się nie przemieszczał, był pobierany w ograniczonych ilościach. Także no tutaj temat do dyskusji bardzo obszerny. Możemy tutaj kukurydzy dać plusy za to, przężycie czy tam innym gatunkom zbóż inne plusy, tak samo i przypisać tu minusy i tam minusy. Dla mnie tutaj bolączką jest brak siewnika i brak przystawki do kombajnu. Także to są siewnik jak siewnik. Posiać zawsze się znajdzie, bo to szybko idzie sprawnie. Natomiast ze zbiorem już jest trudniej. Jesteśmy uzależnieni od zbioru od kogoś. A wiadomo, pogoda. No w tym roku się udało pięknie to zebrać, za rok może być gorzej. Także tu jest taki właśnie moim zdaniem minus, ale da się to jakoś ogarnąć. Trzeba być cierpliwym i jak to się mówi, cierpliwy kamień ugotuje. Dużo też osób mówi suszyć. Tylko z tym suszeniem jest tak, że z naszą suszarnią na diesla, gdzie diesel jest dzisiaj bardzo drogi, czy tam nawet opał, jest przy cenie suchej 1350, jest tematem nieopłacalnym. Prąd, robota, przewalanie tego dwa razy, bo na raz naszą suszarnią nie zbijemy do 14,5. Także przy okazji zbijając z 30 tam z hakiem na 14,5 tracimy dużo wody, czyli tak samo wagi. I jak to się wszystko policzy, na tych 30 tonach to byłoby gdzieś 2 dni pracy, liczyć ładowarkę, suszarnię, to wszystko. Nie wiem, czy by nam zostało 2000. Teraz to wysypać, wsypać, znowu wysypać, wsypać. Powiem wam, że granie warta świeczki. Nawet duże gospodarstwa u nas nie suszą, tylko dają nam mokre, bo przeliczyli, że wychodzi to dużo niby lepiej. Także no, podstawą jest też suszarnia z dużym zasypem, wydajna. I tyle w temacie i jakieś kontrakty z wysoką ceną albo możliwość przetrzymania tej suchej kukurydzy do wiosny, gdzie te ceny zazwyczaj idą do góry. I patrząc na ten rok, gdzie kukurydzy jest wszędzie mniej, cena powinna z czasem iść do góry. Więc kto przetrzyma, ma takie możliwości, to wtedy suszenie się opłaca. I jak byłem na skupie i widziałem, jak suszą tą kukurydzę, jak ten śnieg z nieba spada, to nie wiem, czy ktoś chce sobie zarypać całe podwórko, bo moim zdaniem to nie jest gra warta świeczki. Tym bardziej, jeżeli ktoś mieszka na gospodarstwie. Także to tyle z mojej strony. I jeszcze, jeżeli przykładowo byśmy przetrzymali przężyto do dzisiaj, no oczywiście nie mamy, albo jeszcze później, i sprzeda się je tam 1450, 1500, no to wtedy ten obrót z hektara całkowicie się rozjeżdża na korzyść przężyta, ale ja to liczę na dzień dzisiejszy, kiedy skosiłem kukurydzę i nie mam możliwości jej po prostu sprzedania, przetrzymania, bo jest mokra i nie suszę. Także wyszło dobrze,
za rok ocenimy ponownie. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. A co to będzie, sam nie wiem. Na razie, cześć.